Do tej mówię. Okej. Dobra. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego programu Salomon Space z cyklu Przestrzeń, Myśli i Rozwoju. I jak zwykle w tym programie mam przyjemność gościć jedną z osób, jedną z osobowości, która stanęła na mojej drodze nagle, ale to już dobrych kilka lat temu, gdzie jeszcze byliśmy właściwie, można powiedzieć, nastolatkami, dzieciakami, uczącymi się w ogóle świata muzyki, jazzu i wszystkiego, co z tym związanego. Moim gościem dzisiaj jest wspaniały człowiek, to po pierwsze. Po drugie, wspaniały bębniarz, to po drugie. Po trzecie, kompozytor, bandleader, organizator i kto jeszcze, to się zaraz dowiecie. Moim gościem jest Gniewomir Tomczyk. Bardzo mi miło. Cześć, Gniewo. Bardzo miło. Hej. Gniewko, no poznaliśmy się lata temu. W Puławach. Tak, na warsztatach. Na warsztatach jazzowych. Słynnych polskich warsztatach jazzowych, gdzie przyznaję, byłem raz. I to było mocne doznanie. To było tak mocne doznanie, że stwierdziłem, że już nie mogę tam więcej jechać. Ja z kolei stwierdziłem, że to jest tak mocne doznanie, że muszę tam 7 razy jeszcze pojechać. Widocznie dla ciebie nie było tak mocne jak dla mnie. Albo masz mocniejszy organizm. No. I słuchajcie, sytuacja jest niesamowita, bo po latach spotykamy się w Warszawie. Właściwie podobnie jak te lata wcześniej, czyli niby przypadkiem, a nie przypadkiem, będąc w tych Puławach przez kilka dni, zakładamy wspólny band, który się nazywa Czarni Rycerze. A, to był... Tak, możemy przytoczyć nawet fragmenty, zdaje się, że gdzieś znajdziemy, także pewnie na posłuchacie. Są na YouTubie, albo nagrania. Nawet tutaj poprzeplatam jakoś w montażu, żebyście to zobaczyli. I pojawił się Gniewomir również nie tylko w Puławach, ale na mojej drodze, kiedy przyprowadziłem się do tego miasta, do Warszawy, do stolicy. To był ciekawy moment w sumie i o tym momencie też w sumie chciałbym z tobą porozmawiać. A to niedawno było, tak? To było niedawno, znaczy 2 lata temu. Mhm. 2 lata mieszkam w Warszawie, natomiast śmieszna cyrkumstancja, że tak się wyrażę. Poczekaj, sprawdzę. Sprawdzę, to znaczy. Sytuacja, mieliśmy ciekawą sytuację, że ty zadzwoniłeś do mnie pół roku wcześniej, proponując mi terminy w Bardzo Bardzo, o którym za chwilę porozmawiamy. I śmieszne było to, że właściwie zagraliśmy koncert, który był tuż przed pandemią, przed lockdownem. Tak, 8 marca. 8 marca. Na Dzień Kobiet. I 31 był kolejny mój termin w klubie Bardzo Bardzo, który ustaliliśmy. Maja. I to był maja, przepraszam. Tak. I to był pierwszy koncert po pandemii. Po tak zwanym jakby końcu, tak. Nie? Tak, który zresztą też w ramach cyklu Przestrzeń Dźwięku w programie Salomon Space usłyszycie między innymi kompozycję Gniewka. Gniewo, jesteś w tym momencie w jakim punkcie swojego życia, powiedz mi? I jako człowiek, i jako artysta, jako bębniarz, jak się czujesz? Mówiąc bardzo szczerze, to jest moment, kiedy szukam równowagi i akceptacji takiego szczęścia w przebywaniu samym ze sobą. Mhm. Bo bardzo dużo pracując i wchodząc w taki tryb stałej właśnie pracy, bycia zawsze w gotowości i dawania rady. Mhm. Jeżeli jesteś w takim trybie grubo kilka lat, no to w końcu zaczynasz rozumieć, że ej, ale to jest dla ciebie też. I właśnie też wydając płytę Pieces of My Journey, podobnie trochę jak z twoją płytą, zamykam pewien okres i właśnie bardzo usilnie szukam i też już znajduję tak naprawdę siebie, spokoju i takiego stanu, w którym po prostu sam ze sobą będę czuł się dobrze, co pewnie każdy gdzieś tam przychodzi. Ale czy to znaczy, że do tej pory nie czujesz się dobrze? Czy są rzeczy, które masz jakby w tej drodze, w tych
pieces of your journey, które są z tobą w zgodzie i są takie, które nie do końca są? Są w zgodzie, tylko absolutnie do wszystkiego jest potrzebna harmonia. Mhm. Gdzieś po prostu każdy ma swoje gdzieś tam mankamenty i ja właśnie jestem w... Ja bardzo lubię nadpracowywać wszystkie rzeczy i tutaj właśnie to jest bardziej raczej nauka odpuszczania sobie i dawania sobie wolne nie wyjazdem, tylko bardziej w głowie. Nie być ciągle w trybie pracy po prostu. Nawet jeżeli... wydaje mi się, że stałem się trochę zagładnikiem swojej pracy, tak naprawdę i swojej pasji, bo nasza pasja jest na tyle silna, że... Ciężko jest znaleźć... Nie ma czasu wolnego, bo cały czas jesteś w pracy, bo jesteś w pasji, nie? Tak naprawdę robisz to, co lubisz, nie? Więc trudno jest znaleźć tą granicę i tu warto w ogóle ten temat moim zdaniem rozwinąć, bo to się tyczy, wiesz, zarówno ciebie, mnie, moja ostatnia rozmowa z muzykiem, czyli z Tomkiem Busławskim, również gdzieś tam poszła w tym kierunku, że powiedział piękne zdanie, uczy się odpuszczać, puszczać kontrolę, a z drugiej strony trzymać kurs. I to jest coś, co w pracy, która jest pasją, jest niezwykle trudne. A chcę tutaj też zaznaczyć, że wiesz, no też jesteś osobistością, osobą, personą na rynku, która, wiesz, nie tylko podobnie jak ja gra czynnie, nie tylko, wiesz, no to też jest niestandardowa sytuacja, że wiesz, szczerze w Polsce jest niewielu bębniarzy, którzy komponują swoją muzykę, no. Powiedzmy, znam ciebie, Piotrka Budniaka z naszego pokolenia i tak naprawdę... Jest jeszcze Wojciech, w sensie Maciek Wojcieszuk, którego pozdrawiamy. Ale pozdrawiamy serdecznie i Piotrka, i Maćka. Tak. Natomiast Czarek Konrad, to już jest, powiedzmy, nie obrażając cię, Czarku, pokolenie troszkę wyższe. Natomiast można by tych bębniarzy czynnie działających, twórczo, jako kompozytorzy, policzyć... Pod banderą własną, nie? Tak. Policzyć na palcach jednej ręki, maksymalnie półtora. No i może jeszcze noga. I może jakaś tam noga, no tak, bo tu hi-hat, tu stopa, tu coś tam. Więc u was to może szerzej niż u mnie. Natomiast, wiesz, obserwując ciebie, ja trochę obserwuję może ze swojej perspektywy i też jakby z dużym zrozumieniem, z dużą dozą w ogóle kibicowania i takiej aprobaty i wsparcia, które jakby z serca płynie do takich osób jak ty, że po prostu, wiesz, no, z jednej strony grasz, z drugiej strony komponujesz, z trzeciej strony jesteś organizatorem koncertów w klubie bardzo, bardzo, cotygodniowych sesji jazz sessions, na których zresztą mam też przyjemność grać. Też działasz jako pedagog, też działasz jako producent. Jak to łączysz i jak udaje ci się, czyli z tego co mówisz, to Pieces of Your Journey to jest też jakiś taki mistyczny dla ciebie moment, który jest na swój sposób podsumowaniem pewnego czasu, a z drugiej strony otwarciem się na coś nowego? Tak, to jest może troszeczkę wyświechtane zdanie, że podsumowujemy pewien okres życia, czy płyta jest wycinkiem naszego życia. Może dla osób właśnie, które tworzą albo właśnie są tylko odbiorcami, to dla nich może być to po prostu znana fraza, ale wydaje mi się, że jest w tym absolutnie bardzo dużo prawdy. I też właśnie ty tego doświadczyłeś przy tworzeniu swojej płyty, że jednak nie uciekniemy, przynajmniej ja tak mam, że w komponowaniu, w tworzeniu utworów, obrazów, emocji, które chcemy przekazać, nie uciekniemy od prywaty.
I wydaje mi się, że zawsze troszeczkę jesteśmy takimi emocjonalnymi ekshibicjonistami, którzy po prostu swoim życiem, swoimi emocjami pokazują właśnie tą wrażliwość i uwrażliwiają innych ludzi. I wydaje mi się, no to jest clue w ogóle i sens bycia artystą tak naprawdę, żeby wpływać na emocje innych ludzi, więc jakby to jest piękne. Ale siłą rzeczy musisz ty być pełny, żeby komuś dać i musisz tak. się nasycać cały czas. I zobacz na przykład po koncercie, ja na przykład jestem bardziej zmęczony psychicznie niż fizycznie, chociaż tam trzeba graty spakować tak, i tak dalej, ale na przykład gramy w niedzielę i poniedziałek cały jest na dochodzenie do siebie, ale pod takim względem emocjonalnym, bo koncert to nie tylko gra, to też przeżywane emocje, które wchodzą właśnie w utwór. Ale też później rozmowa z ludźmi po koncercie, wymiana zdań, właśnie każdy chce podejść, powiedzieć właśnie jak ten koncert wpłynął na niego i to obcowanie z ludźmi właśnie i ta wspaniała wymiana energii jest niezwykle dla ciebie obciążająca tak naprawdę i tutaj tak naprawdę właśnie płyta Pieces of My Journey jest takim, to są takie kadry. Każdy z tych utworów to jest taka pocztówka kadry z ważnych dla mnie bardzo momentów właśnie w życiu, które były albo dobre, albo właśnie bardzo złe, ale to wszystko jednak, tak jak na płycie będzie podsumowane. Dziękuję za nie wszystkie i będę mógł z wami się tym podzielić. Jasne. Chcesz przez to powiedzieć, że nie zawsze to, co cię spotyka, jest super piękne i lekkie? Czy przetwarzasz to tak długo, te momenty, żeby się takie stały? Nie, pozwalam. Jeżeli one są tragiczne i złe, to takie mają być. A jeżeli są dające do myślenia, to też bardzo chciałbym, żeby utwór taki był. I na przykład na płycie Pieces of My Journey będą dwie kompozycje wydane, która jedna odnosi się bezpośrednio do innej sytuacji z życia, a druga właśnie też jest bardziej do mnie i w bardzo nie bezpośrednich, ale dość klarownych sformułowaniach właśnie mówi o tym, o czym rozmawialiśmy na początku, o tym takim biegu, opędzie, o tym takim braku możliwości zatrzymania się przez to, że naprawdę chcesz coś zrobić, tak. ale pędzisz tak szybko i tak do przodu, że wiesz, że uderzysz w ścianę za chwilę, ale pomimo tego tam dalej biegniesz. I właśnie to jest, o tym jest ten utwór, więc nie ma wybielania, bo życie takie nie jest po prostu, nie jest taki teraz. Z jednej strony takie nie jest, z drugiej strony takie jest, w sensie, że może, jakby rozumiem doskonale, o czym mówisz i myślę, że wiele osób z naszej branży, czy z ludzi, którzy są na swój sposób zdeterminowani, żeby dojść do pewnego momentu w swoim życiu z pozycji serca, bo nie mówimy tutaj o szarpaniu się, żeby się chwytać rzeczy, które są niemożliwe, bo wszystko jest możliwe. O jakimś też wyrachowaniu. Wyrachowaniu, bo wszystko ma też swój koszt. Tak, wszystko ma swój koszt i o czym często z naszej perspektywy wydaje mi się odbiorcy nie wiedzą, że często jest tak, że po prostu ty nie śpisz po nocach, pracujesz, bierzesz na siebie inne różne obowiązki, oczywiście powiązane z twoją pasją, z tym, co robisz, czy z tym, co ja robię, bo też sam wydaję swoją płytę, sam w pewnym sensie zarządzam wszystkim, natomiast to wszystko jest jakimś kosztem. Ja trochę gdzieś tam w intencji mojej robienia tego programu chcę trochę powiedzieć też żeby te nasze rozmowy tutaj miały pewien przekaz do ludzi, którzy robią ten pierwszy krok, albo drugi, albo trzeci, czyli tam, gdzie są dokładnie tam, stary, tak naprawdę, gdzie myśmy byli na tych puławach, na tych warsztatach, pełni wiary, pełni ideałów,
i dalej to w nas jest, bo coś nas ciągnie cały czas do tego i cały czas trzymamy się tej drogi. Natomiast trzeba przyznać, że wiele rzeczy, które doświadczyliśmy z własnego wyboru, natomiast nikt nas nie uprzedził, nikt nas nie... No wsiadasz do auta i ktoś ci nie powiedział, że tu nie działa lusterko, tam nie działa coś, ale jedź. Albo które zapierdziela po prostu tak, że ty wsiadasz i jedziesz i nie wiesz, co tam jest po drodze. To są rzeczy ważne, o których... I cieszę się, że poruszyłeś ten temat, jakby, że to wyszło z tych pieces of your journey, nie? Czyli ta podróż jest na tyle już na ten moment w twoim życiu dojrzała, że masz przemyślenia, podobnie jak większość ludzi, z którymi rozmawiam, z którymi prowadzę te rozmowy, że bardzo mocno przekłada się to na muzykę, nie? Tak, no jak całe życie przekłada się na muzykę, bo też tworzymy bardzo autorską, osobistą muzykę, która w jakiś tam właśnie pośredni czy bezpośredni sposób przekazuje nasze myśli, tak naprawdę naszą wrażliwość. Mhm. Jeżeli ktoś słucha twojej czy mojej płyty, czy kogoś innego, to ja to odbieram na zasadzie, że ktoś chce pobić z tą osobą tak. W inny sposób, bardziej intymny. Jeżeli ty słuchasz właśnie swojego idola, czy ja, to ja słucham muzyki, ale ja chcę pobyć z nim, bo go lubię, bo mówi ważne rzeczy i dla mnie. I czujesz jakieś połączenie głębsze, nie? Które tam... Czuć tą chemię i tak dalej, więc to jest gdzieś tam bardzo ważne. Wspomniałeś wcześniej o tym, że wsiadamy do auta w metaforyczny sposób, bez uprzedzeń, ale wydaje mi się, że te uprzedzenia właśnie są, bo mamy wiele biografii, mamy wiele pedagogów, mamy bardzo wielu znajomych, którzy są od nas starsi, którzy mogą nam przekazać tą wiedzę, ale z drugiej strony wydaje mi się, że nasza droga jest bardzo empiryczna, że przynajmniej ja tak mam, że jak nie walnę się w kostkę dwa razy, to nie będę wiedział, że po prostu nie można tam... Życie boli. Tak. No tak, bo trudno jest w ogóle w drodze, nie tyle muzycznej, co w byciu człowiekiem, tak naprawdę trudno jest się uczyć z cudzych doświadczeń, nie? To znaczy można... wiedza, a zrozumienie czegoś faktycznie i odczucie tego i przeżycie, to są dwie zupełnie inne strony. Tak, możesz ktoś książce, ktoś mi kiedyś pięknie powiedział odnośnie tego, co mówisz, przepraszam, że ci wejdę w słowo, tak. Pięknie to nazwał, że prawda to jest wiedza bez cienia wątpliwości i wiara to jest wiedza bez cienia wątpliwości, czyli to, czego doświadczamy za pomocą wiedzy, oczywiście możemy się nauczyć wielu rzeczy w wiedzy, czyli w teorii, natomiast ona się staje twoją prawdą w momencie, kiedy tego doświadczysz. I myślę, że to znowu ty ważny temat poruszyłeś. To widzę, że to jest, masz bardzo dużo w tym momencie ciekawych tematów, że tak brzydko powiem, rozgrzebanych na swojej artystycznej drodze, które ja znam również empirycznie, że to się odbywa tak, a nie inaczej, że po prostu dochodzisz do pewnych etapów zrozumienia, dochodzisz do pewnych etapów doświadczenia, nawet czasem tego, co usłyszałeś od starszych kolegów lub przeczytałeś właśnie to, co powiedziałeś, że my jesteśmy na swój sposób skażeni bardzo mocno, tak? I bardzo mocno chcemy sięgnąć pewnych ideałów, które są przed nami, nie słuchając do końca czasem siebie. Jak ty masz? Czy ty słuchasz siebie w tym wszystkim? No właśnie przede wszystkim słucham siebie i to słuchanie siebie i mówienie jakby swoim językiem jest to, co wydaje mi się robię tak naprawdę. To są właśnie płyty, projekt, gdzieś tam pomysł po prostu na siebie, na sposób mówienia do ludzi. Zawsze właśnie od samego początku, będąc muzykiem, chciałem mówić do ludzi i gdzieś tam właśnie ta muzyka wydawała mi się o tyle ciekawa, że właśnie w niebezpośredni sposób można do różnych ludzi docierać. I tak naprawdę wydaje mi się, że to jest ważne, żeby w mnogości dzisiejszych stylów artystów, którzy też bardzo się wyróżniają, żeby w całej tej fuzji tak naprawdę stylów, gatunków, teraz bardzo ciężko, szczególnie w muzyce,
improwizowanej, autorskiej, określać jakiś konkretny styl. I w tej całej masie wydaje mi się bardzo fajne i kluczowe, żeby odnaleźć taką własną sygnaturę brzmieniową, i właśnie, która by się objawiała w kompozycjach, w projekcie, w prowadzeniu siebie i tak dalej. Więc ja gdzieś tam zawsze stawiałem na indywidualność i wydaje mi się, że każdy ma po prostu swoją drogę. Tak. Ale też mi się wydaje, że ty masz podobnie. W mnogości stylów, gatunków, fuzji tak naprawdę bardzo różnych brzmień, ludzi, osobowości, której doświadczamy na co dzień w naszym muzycznym środowisku, czy też po prostu jak szukamy nowych artystów, nowych inspiracji, czy to na jakichś streamingach, czy na serwisach internetowych. Ja czasami mam wrażenie, że jest więcej zespołów niż ludzi na świecie po prostu, że zawsze można odkryć, że zawsze można odkryć coś tak niesamowitego, niszowego, fajnego, coś inspirującego, że naprawdę warto kopać i ciągle być w takim stanie chłonności. Tak, nie? Że to jest taki stan kreatywny, kiedy jesteś ciągle w procesie tworzenia. Tak. I to jest piękną to, rzecz to jest tutaj poruszyłeś, coś co ja nazywam, znaczy właściwie zacząłem to nazywać od mojej ostatniej płyty, że to nawet nie o to chodzi, że ja się utożsamiam z nią, że ja ją przytrzymuję dla siebie, wręcz przeciwnie, ja po prostu moment, kiedy pewnie masz podobnie, że kiedy już tak wypuszczasz, to już tak bardzo chcesz się... Ona już jest przeszła. Już po prostu tak, nie jest twoja, już chcesz tak bardzo się podzielić, że po prostu chcesz jednocześnie stworzyć przestrzeń na coś nowego. Natomiast sam ten moment, tak jak o tym mówisz, o zjednoczeniu tej twojej wizji z tą muzyką, to jest i spójność tego, to jest trochę taki podpis, ja to może górnolotnie trochę sobie nazywam, to jest taki podpis serca, to jest podpis twojego ja na ten moment, na ten czas, na tą rzeczywistość, która też, powiedzmy sobie szczerze, nie sprzyja. Bo to, co się zadziało, musimy bardzo mocno o pewne rzeczy zawalczyć. Nie mamy takich... Jeszcze mocniej. Tak, jeszcze mocniej. Przez to, co się dzieje w związku z pandemią i tak dalej, nasza sytuacja nie jest, powiedzmy sobie szczerze, prosta. Natomiast mimo wszystko, wiesz, no nie zwalniasz, robisz drugą płytę, trzecią, przepraszam, dalej działasz czynnie pod każdą płaszczyzną, a powiedz mi, czy to, co robisz, to jest właśnie, to cię scala, te różne czynności, czy to na dzień dzisiejszy powoduje, że jeszcze poszukujesz tej głównej twojego energetycznego podpisu? Gdzie jest Gniewomir dzisiaj, a gdzie jest taki, z którym ty się poczujesz, ok, zrezygnowałem z tego, ale to było na mojej drodze po to, a dzisiaj jest tak. Czy chciałbyś dojść do momentu, gdzie zrezygnujesz z pewnych rzeczy, które robisz dzisiaj i robisz jedną rzecz, czy wręcz przeciwnie, to wszystko jesteś ty? Mówiąc bardzo krótko, to wszystko, co robię, to jestem ja, bo tak naprawdę, jeżeli robię za dużo czegoś, to taki jestem, bo lubię robić dużo rzeczy po prostu, jakby tworzenie nowych projektów, bycie z ludźmi, poznawanie nowych ludzi, ktoś zadzwoni, ej, zagraj, dobra, super, wiesz, nowy materiał. Też w ogóle przepiękne jest to, że grając na zastępstwo, czy wchodząc w jakiś skład, szczególnie muzyki autorskiej, innego artysty, tak naprawdę najpiękniejsze jest dla mnie to, że wchodzisz do czyjegoś serca, do czyjejś duszy, bo słuchasz kompozycji, uczysz się, analizujesz, wchodzisz w tą wrażliwość, więc tak naprawdę jakbyś jeszcze bardziej poznawał tą osobę, jakby ta osoba się staje przez chwilę. Tak, bo tam są inne struktury, inne w ogóle. Tak. I to jest bardzo piękne. Z drugiej strony na przykład bardzo od dziecka w ogóle lubiłem organizować rzeczy, lubiłem wyznaczać, co ma kto robić i tak dalej. W postawie bycie liderem. Tak, jakby, znaczy,
I to nie wynikało z tego, że ja chcę rządzić, tylko zawsze czułem, że mam jakiś pomysł na to i że ej, ale ja bym to zrobił tak i tak i w sumie to jest fajne. Doskonale to rozumiem, chociaż często jest to odbierane błędnie, że chcesz rządzić, ale to w ogóle nie ma nic wspólnego jedno z drugim, bo właśnie... To znaczy, to już jest nasza wina, że ostatnio tak mam właśnie, że uważam, że wszystko, co złe nas spotyka, to jest nasza wina. Przewrotnie, bo my nie umiemy się wyrazić, bo nie umiemy postawić granicy, bo my powinniśmy się wyrazić w taki sposób, gdzie druga osoba zrozumie to właśnie tak, jak my chcemy to przekazać. I właśnie staram się myśleć w tą stronę, że jeżeli nie chcę być odbierany jako lider, który gdzieś tam rządzi się za bardzo, to po prostu taki nie będę. Więc jakby właśnie gdzieś tam w tą stronę staram się iść. Więc to organizowanie wiąże się właśnie, przejawia się z pracą moją w klubie muzycznym bardzo, tak. Gdzie też właśnie chciałem w sposób kreatywny do tego podejść, nie tylko organizując przestrzeń. Tak naprawdę to był pomysł, żeby na początku stworzyć miejsce, i tak naprawdę jest cały czas teraz, żeby stworzyć miejsce dla nas wszystkich, dla przyjaciół, znajomych, dla coraz szerszego grona artystów. Miejsca, gdzie możemy się spotykać i po prostu wymieniać naszą sztuką i wrażliwością. I te spotkania właśnie z artystami, które też zacząłem od jakiegoś czasu, od chyba 2 lat, uskuteczniać rozmowy przed koncertami, to też jest z drugiej strony moja taka pasja, hobby, gdzie sprawia mi ogromną radość właśnie rozmowa z artystą i nie poznawania go tej strony muzycznej, tylko takiej ludzkiej, tak jak teraz troszeczkę sobie rozmawiamy. I rozmowa właśnie z osobami, które znam, jest absolutnie ciekawa i przyjemna, ale właśnie jeżeli muzycy przyjeżdżają, których nie znam, przyjeżdżał też z zagranicy, to wtedy jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie, bo w ogóle to jest bardzo, bardzo fajne miejsce i to, o czym mówisz, myślę, że w 100% się udaje, bo wiesz, jeżeli jest sytuacja, gdzie ja gram, czy ty grasz koncert, czy gramy wspólny koncert, tak. Którego fragmenty już słyszeliście lub usłyszycie. Jest to miejsce, które stwarza, które jakby od pierwszego kontaktu z nim ono stwarza pewien klimat. Tam swobodności, człowiek już wchodzi w nastrój. Wchodzi w nastrój, tak. gdzie po prostu jest bardzo, bardzo dobrze, ja bym tak powiedział. To jest wszystko bardzo. Mówiąc więcej, szczerze, spędziłem tam 2 dni ostatniego weekendu, gdzie nie grałem koncertu i spotykam naszych kumpli, naszych znajomych, którzy i tak tam przychodzą, mimo tego, że nie grają, mimo tego, że mogliby być w każdym innym ze 100 tysięcy miejsc w Warszawie, po prostu przychodzą tam. To też o czymś świadczy i też gratuluję ci ze swojej perspektywy, bo jest w tym duża, duża twoja zasługa. Gniewko, co dalej? Co dalej, jeżeli w tym momencie wypuścisz 3. album, masz, że tak powiem, sporo bardzo takich dojrzałych przemyśleń, o których mówisz. Jak myślisz, gdzie ciebie to doprowadzi i czy doprowadzi cię to też do takiego punktu, gdzie pójdziesz na pewno, moim zdaniem, dalej w swoje muzyczne poszukiwania, ale też z tego, co widzę, to przyjdzie taki moment, gdzie będziesz i już nawet jesteś w pewnym sensie drogowskazem dla ludzi, którzy wchodzą w ten świat. To jest bardzo miłe. To jest bardzo miłe. Jeżeli ty tak to odbierasz, to absolutnie skromnie. Znaczy, tutaj... to sobie pogratuluj, nie mnie. Bo to jest twoja droga, twoja praca. To jest trochę właśnie tak, że Nie odbieram tego jako pracy, bo robię to, co mnie bardzo, bardzo kręci, bardzo jara i mnie definiuje, co też jest, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, pułapką. Trzeba to wszystko wyważyć. Co dalej? Płyta Pieces of My Journey, która wychodzi 30 października tego roku. Czyli już za chwilę. Tak naprawdę tą płytę w głowie skończyłem z pół albo rok temu, tak naprawdę. Jeszcze jeden utwór kończyłem i musiałem wejść w taki proces bardzo, bardzo twórczy, ale tak naprawdę ta płyta została w mojej głowie zakończona już dawno i teraz tylko trzeba też te
no niezwykle ważne rzeczy, jak właśnie oprawa graficzna, czy Tak. promocja i tak dalej. To są wszystko bardzo ważne rzeczy, ale już one nie wymagają takiego właśnie zaangażowania emocjonalnego tak, też. Takiego wchodzenia w nastrój tego utworu. On już jakby ta myśl została w takim słoiczku z intencja jest złapana. I ta szufladka jest i teraz trzeba tylko to ładnie opakować, co też jest bardzo trudną pracą i bardzo się cieszę też, że mogę współpracować z fantastycznymi osobami, które gdzieś tam graficznie swoją sztuką, tak, które gdzieś tam też po prostu mnie tutaj wspierają. Więc ta płyta wychodzi. Chcąc zrobić tą płytę, tak naprawdę w głowie narodziły mi się pomysły w tamtym czasie na 3 płyty naraz. Pierwszą właśnie na kolejne 3? Czy... Tak, w sensie w tym momencie równolegle tak naprawdę już od jakiegoś czasu pracuję nad kilkoma płytami naraz. Nie wiem, jak to finalnie będzie, czy jaką one te kompozycje będą miały formę, czy to będzie jakaś jedna epka, czy to będzie większy album, ale materiału różnego jest bardzo dużo. Nawet ta płyta Pieces of My Journey miała mieć 14 kompozycji, finalnie ma 9, bo stwierdziliśmy wspólnie z managementem, że Gniewo, hold your horses, wypuść ten materiał, bo ja zawsze chcę bardzo dużo wszystkiego dać i ta płyta Pieces of My Journey miała też zawierać utwory, które miały tak unieść filozofię noise'u, hałasu, przekształcania właśnie troszeczkę pod wpływem dawnych dwudziestowiecznych futurystów, jak to właśnie zmieniała się percepcja naszego organizmu, naszej też wrażliwości. I postrzegania rzeczywistości. Bo, no mówiąc bardzo w skrócie, wcześniej naśladowaliśmy zwierzęta i naturę i tak dalej. Teraz naśladujemy huk i krzyk miasta i właśnie to pod tym względem bardziej filozoficznym niezwykle mnie interesuje, jak hałasy, które jeszcze z 10 lat temu były hałasami, czy glicze i tak dalej w grafice, teraz stają się czymś standardowym. Tak. I właśnie kilka utworów, też napisałem tekst właśnie o tym do innego utworu. I te kompozycje nie znajdą się na płycie Pieces of My Journey, one będą na kolejnym krążku. In your next journey, in the next level of your właśnie journey. Właśnie zastanawiam się, czy tego nie nazwać next journey, ale zobaczymy. Więc tak naprawdę też pracuję nad płytą z klasycznym kompozytorem, jeszcze nie będę zdradzał szczegółów, gdzie napisałem szkielet cztero, a w sumie teraz już 7-częściowej suity na zespół jazzowy plus instrumenty orkiestrowe, syntezatory i tak dalej, więc tych pomysłów i światów jest bardzo wiele, więc staram się zawsze mieć zajęty czas tak twórczo przynajmniej na 2-3 lata w przód i wydawniczo i pomysłowo, też na przykład teraz tworzę. A powiedz w tym wszystkim, gdzie jest gdzie życie? Jest teraz? Gdzie jest teraz? Gdzie jest twoje teraz? W sensie, czy to teraz jest u ciebie kiedyś? Czy to teraz jest czymś, co tworzy kiedyś? Czy właśnie zachowujesz równowagę pomiędzy tym, co jest teraz i kiedyś? W sensie, czy... Bo to jest u nas trudne, bo wiesz, my cały czas... Większość ludzi twórczych, którzy mają pomysły, ja i podobnie mam jak ty, podejrzewam, czy jak Tomek Busławski, czy jak właśnie osoby, z którymi rozmawiam w tym programie, to są ludzie, którym, brzydko mówiąc, mózgi po prostu tak szybko generują kreatywne pomysły, że my często stajemy się ich niewolnikami. Tak, no wracamy do początku rozmowy. Tak. Jakby zamykamy pewną klamrę w tej rozmowie, oczywiście bez intencji jej kończenia. Natomiast to jest ważny temat w ogóle w twórczej drodze i w robieniu rzeczy, które nas inspirują, bo tak naprawdę puszczamy intencje. Intencja przynosi nam owoce w postaci pomysłu do zrealizowania. A często ta intencja jest tak mocna i duża, że my czasowo nie wyrabiamy z tym, żeby zająć się też czymś, co jest istotne, czyli żeby być po prostu, żeby być dla siebie, żeby być dla
Dla ludzi nam bliskich. Często z tego powodu też, wiesz, no jak wiemy, wiele związków się rozpada. No są tragedie, tak. Są jakieś życiowe trudności, które powodują i są nazywane jako tendencje, bo artysta nie może być szczęśliwy w związku, na przykład, tak? Jest x teorii stworzonych na bazie tych rzeczy, o których tak naprawdę rozmawiamy, nie? To nawet nie jest absolutnie zarzut w moim czy twoim kierunku, natomiast to jest bardziej pytanie, jak ty sobie z tym radzisz, nie? I czy w ogóle sobie z tym radzimy? Mówię w liczbie mnogiej o nas artystach. Jasne. Jak zachować w tym wszystkim taki zdrowy, powiedzmy, rozsądek, tak? Czyli gdzie są nasze marzenia, gdzie są nasze plany, gdzie jest to multum inspiracji, które tobą targa od środka, a gdzie jest też bycie w teraz, które też jest ważne, nie? W tym wszystkim. Albo znajdujesz balans, albo to, jak bardzo się jarasz tym, co chcesz zrobić, symetrycznie, proporcjonalnie zjada czas ten drugi. I tyle tak naprawdę. Wydaje mi się, że albo po prostu trzeba znaleźć ten balans, albo trzeba znaleźć osoby, które to akceptują i poświęcają twoje życie dla ciebie, bo tak naprawdę ty poświęcasz swoje życie dla siebie, ale to też jest pułapka, bo musimy absolutnie zdawać sobie sprawę, że to, co robimy, jest super, świetne, fajne, to nas kręci, jara, no czasami bardziej niż nie wiem, jakiś super wyjazd gdzieś tam na wakacje i tak dalej, ale przede wszystkim jesteśmy odpowiedzialni za drugą osobę, czy za ludzi, którzy nas otaczają, którzy z nami żyją bardzo, bardzo blisko i oni też bardzo mocno nas często wspierają. Oni nas wspierają, ale często my nieświadomie nie dajemy im tyle samo później w zamian. I to jest jakby, wydaje mi się, największa krzywda, albo też takie postawienie sprawy jasno. Jeżeli chcę poświęcić się muzyce na przykład w 100%, a druga osoba chce założyć, nie wiem, rodzinę albo wiesz, po prostu inna jest sprawa, to też wydaje mi się, że taka dojrzała decyzja, żeby powiedzieć sobie wprost, jesteśmy, wiesz, jakby na takim etapie, że nie warto marnować swojego czasu po prostu, nie? Że jakby ten wcześniejszy czas był taki. To też się odnosi do grania. W ogóle w pandemię postanowiłem, że będę obcinał ilość projektów niż... Do minimum. Tak, żeby mieć po prostu tylko swoje i najważniejsze te rzeczy, żeby dobierać też osoby i projekty, z którymi chcę dzielić się z swoją energią. Czasem, który ucieka, wiesz, to się stare, co... Wydaje mi się, że czas staje się, przynajmniej w moim przypadku, coraz bardziej droższą walutą dla mnie. I to nabiera coraz więcej po prostu wagi i znaczenia. Więc zapytałeś się na początku, gdzie jestem teraz. Teraz trochę jestem w takim miejscu, że jak wydam te wszystkie rzeczy, które mam w głowie, które strasznie chcę zrobić, a wiem, że to potrwa kilka lat, no bo nie mogę co miesiąc wydawać płyty, to wtedy będę teraz. Bo teraz żyję, jakbym miał, jakbym zalegał z czymś po prostu i musiał coś zrobić, bo wiem, że to siedzi w tej głowie i muszę to po prostu... Musisz się od tego uwolnić na swój sposób. Tak, ale wiem, że za rok będzie znowu inny pomysł i tak dalej, więc to wszystko fajnie. Rozumiem. Ale powiedz, też ta kolejna płyta, jaki jest jej kierunek, jakie jest jej brzmienie, co ją tworzy? Nie wiem, czy możemy mówić o płycie, czy o pewnych takich wizjach na materiały, czy też już tworzone materiały i częściowo skończone. Te rzeczy, które nie weszły na Pieces of My Journey, to właśnie będzie płyta, może epka, skupiona tylko i wyłącznie na noise. Pierwszy utwór otwierający, te utwory są tak naprawdę skończone. W większości zrobione z Jankiem Smoczyńskim i to jest duet perkusyjny, perkusja Jan, gdzie w bardzo mocny sposób preparuje swój instrument akustyczny, potem jest przetwarzany w studiu za pomocą efektów. Nie właśnie za pomocą sampli, które dodają same z siebie, tylko za pomocą na przykład delaya, reverbu,
jakiegoś glitcha, jakiegoś zniszczenia drive'u i tak dalej, tylko wszystko jest to wykorzystane w bardzo, bardzo dziwny sposób. Mhm. I to pozwala stworzyć warstwę perkusji, która niesie nie tylko ze sobą rytm, ale też całą taką atmosferę wokół dźwięku. Brzmieniową. Tak, która wprowadza cię w nastrój i daje ten taki background rytmu i dodając, i perkusja tak naprawdę już brzmi sama z siebie jak utwór tak naprawdę. Tak. Bo przez to, że ten reverb gdzieś tam idzie, odbija się od ściany, nagle zaczyna to troszeczkę żyć swoim życiem i Jan, który w świetny sposób dodał swoje syntezatory, też w bardzo spontaniczny sposób, to jest płyta mocno improwizowana będzie. To wszystko sprawia, że ten materiał jest bardzo taki nieprzewidywalny i bardzo, bardzo osadzony w takich elektronicznych, ale też w dziwnych rejonach bardzo autorskich, gdzie w sumie jakby, które mnie definiują tak naprawdę, bo robiąc te rzeczy, nie robię ich z kalkulacji, że trzeba to zrobić, bo to jest modne, fajne i tak dalej. No tak, więc to jest bardzo fajne, że możesz robić to, co gra tobie w sercu, a masz odbiorców, są osoby, które na których to czują i to rozumieją. Wpływa i to jest największa nagroda za to, co robimy pod tym kątem. Słuchajcie, nie pozostaje mi nic w tym odcinku do dodania, jak to, żebyście posłuchali tego, co powiedział Gniewo w tym odcinku, tego, co tutaj padło. Troszeczkę zainspirowali się, przynajmniej troszeczkę, tym jego podejściem do życia, do świata. Myślę, że padło tu bardzo dużo ważnych rzeczy, nie tylko dla muzyków, dla artystów, ale dla artystów w ogóle życiowych, czyli dla wszystkich ludzi, którzy są wokół nas. Życzę Tobie, Gniewo, żeby nowa płyta była tym, czym chcesz, żeby dla Ciebie była. Wiedz, że bardzo mocno jej kibicuję. Mam nadzieję, że Wy wszyscy, którzy tego słuchacie, podzielacie moje zdanie. Jeżeli nie znacie jeszcze twórczości Gniewa, to koniecznie musicie to zrobić. Ja Wam w tym pomogę. Zapraszam Was na kolejne odcinki Salamo Space, cyklu Przestrzeń Myśli i Rozwoju. Tam będą kolejne tak ciekawe osobistości jak Gniewomir Tomczyk. Dziękuję Ci, Gniewo, za dzisiejszą rozmowę, za to, dziękuję, że poświęciłeś czas, za żeby przyjść. Michale. Pozdrawiamy Was serdecznie. Zapraszam na kolejne odcinki. Dziękuję Ci bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo. Michał, dzięki. Wielkie brawo.